Znajdujemy się na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Historyczny Trakt Królewski. To właśnie tutaj przejeżdżali król Zygmunt III Waza, a także król Jan III Sobieski. W pobliżu znajduje się Plac Zamkowy i Kolumna Zygmunta, a także Kościół Akademicki Świętej Anny. Mamy też niedaleko Pałac Prezydencki. Za nami znajduje się Klub Gołgą, nowo otwarty klub erotyczny w stolicy. Krucjata Młodych we współpracy z portalem Citizen Go zorganizowała protest przeciwko lokalizacji tego typu przybytku. W tym momencie podpisało już się pod tą petycją ponad 15 tysięcy osób. Mieszkańcy Warszawy są zbulwersowani. Rozmawialiśmy na ten temat z kilkoma osobami. Posłuchajcie, co mieli do powiedzenia. Pani Magdaleno, już od blisko miesiąca przy krakowskim przedmieściu w Warszawie funkcjonuje klub erotyczny GoGo, który nie przynosi chluby w Warszawie. I nie tylko katolicy, ale również przeciętni mieszkańcy Warszawy biorą udział w proteście internetowym. Rzeczywiście, wiele osób z Warszawy i nie tylko włączyło się w tę akcję. Poprzez podpisanie takiego protestu, takiej petycji, wysyłamy e-mail na adres Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Dzielnicy, na adres Konserwatora Zabytków, a także do właściciela kamienicy. I prosimy o to, aby to miejsce, aby taki klub nie istniał w tym reprezentacyjnym miejscu Warszawy, chociaż lokalizacja nie jest tutaj oczywiście jedynym argumentem. Myślę, że główna grupa, która w tej chwili wyraziła swój protest, to są właśnie studenci czy młodzi absolwenci, którzy niedawno skończyli studia. I to jest bardzo dobry znak, ponieważ pokazuje, że to pokolenie nie zgadza się na istnienie takich miejsc, które promują moralny prymitywizm, które uderzają w godność kobiety, które stawiają kobiety w roli przedmiotów, obiektów seksualnych. Nie jest przypadkiem to, że takie miejsca są promowane poprzez swoją lokalizację. Promowana jest niska kultura, a Polska nawet na arenie międzynarodowej może zostać ukazana, pojmowana wręcz jako kraj seksturystyki, który pozwala na coś, co w żadnym innym kraju szanującym się nie ma miejsca. No, osobiście wstydzę się, że coś takiego jest w mieście, w którym mieszkam od kilku lat, w którym studiuję i z którym mocno się utożsamiam. Trudno znaleźć dobre słowo. Wstyd. Wstyd po prostu. Zobaczmy, co na ten temat myśli mieszkaniec krakowskiego przedmieścia. Na początku stycznia ja już słyszałem, że będzie otwierany ten klub GoGo, ale tak naprawdę zetknąłem się z nim po raz pierwszy, kiedy przychodziłem obok. I wywołało to we mnie taki szok, że z miejsca zadzwoniłem na policję. Kiedy policjanci przyjechali, to okazało się, że nie mają zbyt wiele chęci do tego, żeby interweniować. Często jestem nagabywany przez te panie, które chodzą z różowymi parasolkami. Wtedy zapytuję, jak one by się czuły, gdyby na przykład siostra, mama albo córka pracowały w takim przybytku. No to one się zaczynają trochę zastanawiać. Ja się bardzo dziwię, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nie reaguje na to. Przecież to jest w zasadzie pod jego nosem. Tego rodzaju przybytki, a poza tym no, ja tutaj widzę, że cały czas turyści przychodzą i też dzieci często się pojawiają i być może w ich głowach rodzi się takie pytanie, co to w zasadzie jest ten klub GoGo, więc może też pytają na przykład swoje panie przewodniczki, proszę pani, a co to jest klub GoGo, możemy tam wejść, czy to jest fajne miejsce? I też właśnie jak wtedy zadzwoniłem na policję w związku z tym klubem GoGo, to widziałem, że pewne osoby przystawały i tak trochę za nie mówiły i pytały same siebie, czy to jest odpowiednie miejsce do tego, żeby taki klub GoGo tutaj był? Przecież to jest Trakt Królewski. Tutaj przecież niedaleko mamy Uniwersytet Warszawski. Tutaj niedaleko, w zasadzie naprzeciwko tego klubu GoGo znajduje się Kościół Świętej Anny. No, nie powinniśmy jednak zamieniać głównej alei stolicy na centrum być może nad prostytucji, bo ja widziałem na ulotce, że tam było napisane, że klub oferuje indywidualne pokazy. Co się na tych indywidualnych pokazach dzieje? Tego nie wiem, ale mogę się tylko domyślać, prawda? Pani Katarzyno, od ponad miesiąca w Warszawie przy krakowskim przedmieściu funkcjonuje klub erotyczny GoGo. Pani reprezentuje dziś Krucjatę Młodych, która zorganizowała protest internetowy w tej sprawie. Proszę nam coś więcej o tym opowiedzieć. Krucjata Młodych podjęła temat, który nurtuje wielu warszawiaków, ale nie tylko warszawiaków, ponieważ mieszkańców większych miast Polski. Kluby tego rodzaju, umiejscowione w centrach miast, w bardzo reprezentacyjnych miejscach starówki, to jest również problem Wrocławia, problem Krakowa, Poznania czy Lublina. Warszawa stała się takim miejscem kulminacyjnym, od którego zaczął się zmasowany protest Polaków, którzy nie zgadzają się z funkcjonowaniem
tego typu przybytków w tak reprezentacyjnych miejscach. Krucjata Młodych nie zgadza się na takie zwulgaryzowanie sfery publicznej. Zdarzyła się taka sytuacja mojemu koledze, który oprowadzał swoich klientów biznesowych po Starówce Wrocławskiej. I w momencie, gdy oni zobaczyli na Starówce Wrocławskiej taki klub, to mówią, co to jest? Co to jest, że w centrum, na Starówce, w tak reprezentacyjnym miejscu można spotkać klub erotyczny, który dodatkowo nie pozostawia wątpliwości, jeżeli chodzi o swoje oznakowanie. Problem, o którym dzisiaj rozmawiamy, nie dotyczy tylko Warszawy. Te kluby pojawiają się w całej Polsce. Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia mieszkaniec Krakowa. Jest to jakiś rodzaj wyzwania, przed którym stoimy, żeby te wszystkie plugactwa wytrzebić w Polsce. My mamy takie poczucie w dużej mierze, czyli ludzie, obywatele, że niewiele możemy w tej sprawie zrobić. Prawda? Czasami jest pojedynczy protest, czasami parę osób, pisze się listy protestacyjne, to wszystko jest dobrze. Ale w pewnym momencie trzeba po prostu pójść, stanąć, zrobić pikietę i powiedzieć, wynoście się stąd, nie chcemy tego. To jest wbrew temu, co mamy zagwarantowane w Konstytucji, czyli pewną atmosferę wokół człowieka, wokół jego rodziny, wokół jego dzieci. Wobec tego postawmy się, powiedzmy nie, w różnych formach. I myślę, że wszystkie dozwolone prawem formy powinny mieć miejsce, tylko powinno to być robione bardzo głośno, zdecydowanie. Wszystko tak, żeby media mogły to widzieć, żeby Polacy to mogli widzieć, że nie są osamotnieni w tych protestach. Problem erotycznych klubów GoGo to nie tylko problem Warszawy i Krakowa, to również problem Białegostoku. To jest naprawdę oburzające, że w najlepszej lokalizacji w Białymstoku powstało takie miejsce. Tutaj latem są organizowane ogródki, w których młodzi ludzie spędzają wolny czas. Całe rodziny przychodzą tutaj na festyny rodzinne, na koncerty organizowane przez różne środowiska. To naprawdę niesamowite, że w odległości kilkuset metrów od tej katedry w Białymstoku powstał taki klub. Białostoczanie się z tym nie zgadzają. Wśród moich znajomych wszyscy są oburzeni. Takie miejsce nie powinno być w najściślejszym centrum miasta. Erotyczny klub GoGo w Warszawie przy krakowskim przedmieściu funkcjonuje już od ponad miesiąca. W tym momencie organizatorzy protestu zebrali już ponad 15 tysięcy podpisów sprzeciwu. Ich celem jest zmiana postrzegania przez społeczeństwo tego typu spraw. Zobaczymy, jakie to przyniesie efekty.